cause we're brothers first. Cause we're peeping through a lot, but it ain't over. We gon' keep it going. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Dzień dobry. Zaczynamy dzień. Mamy godzinę 8 dochodzi, albo już jest. Pierwsze co to tak, koparka jedzie kopać. Miałem jechać ja, fajna pogoda, rzeźka taka, dobrze by się kopało, ale wyśliłem Kubę. Bo nawet i na warsztacie nie ma co robić, a ja muszę jechać poza tym drugim busem i przywiozę listwy startowe do styropianu. Kuba właśnie wjechał, ja mu tutaj wykręcę, żebym mógł sobie tamtym busem wyjechać spokojnie. Jadę po materiał. A potem nie wiem co będziemy robić, jakiś tam zarys planu miałem wczoraj, ale to ten zarys planu był przy piwie. A jak piwo zeszło, to został tylko kurwa kac. I wspomnienia po planach. Mniej więcej tak to wygląda. Nie spadnę to? Nie. No i tak. Zaczynamy dzień. Dobra. Zaczynamy pomału działać. Przywiozłem wąż do hydrauliki. Trzeba połączyć pompę paliwa z rozdzielaczem. Oj, pompę hydrauliczną. I tak, myślę, że taki wężyk. Bo tutaj było wyjście teraz na tura i przechodziło przez rozdzielacz tura. A że tura nie będzie, to trzeba jakoś to zmostkować. No i tak wychodzi na to, że tak będzie dobrze chyba, kurde. O ile da się tam wkręcić, da się. Także zaraz zalejemy olej hydrauliczny, bo jeszcze tego nie sprawdzaliśmy. No i zobaczymy, jak hydraulika działa. A może podepniemy 5-metrową talerzówkę do Władka. Co, podpinamy talerzówkę? Internet się tego nie spodziewał. Robimy to. 5-metrowa talerzówka do Władka. Równamy podwórko. Ku chwale Parczewowi. Jest. Bestia! Zaraz się pod nią wcofam. Władek się zaczął buntować już z samego początku. Ale dojdzie do tego. Musiałem kupić drugie... Co ja to kurwa przywiozłem?
nie będzie pracował, czy będzie? To się da wykręcić tulejkę? Drugie wyjście hydrauliczne musiałem kupić, bo to ciekło. Nie dało się doszczelnić, bo tak, to jest na jakiejś takiej zasadzie, a tutaj jest normalnie stożek i musi być inaczej, żeby to było dobrze. Tylko nie wykręcisz. Będzie stulejka taka. To kurwa. Dwa razy w parczewie, kurwa, ale już się udało. Nie cieknie. Tylko, że tam nie patrzysz za stronę. Kuba, tam dokręciłeś przy pompie? Jeszcze ten klucz. I zaraz będzie wiekopomna chwila, której internet, kurwa, nie zapomni do końca życia. Ty, a będziemy rozkładać na 5 metrów? Zależy, jak sobie poradzi z tym. Jak pójdzie 15 na godzinę, to otwieramy na 5 metrów. Psina, ty się chowaj. Bo nie wiesz, co tu się będzie działo zaraz. Pobrudziłem. Motor się grzeje. Na wolnych obrotach podnosi. Nie, nie podnosi. Chodź, Makita. Chodź. Chodź. Thank you.
Opa! Zobacz, jak się komin wypalił od razu. Wyprostowało go. Ale Władek może ciągać, kurwa. Tutaj z tej nakrętki. Podwórko trochę przyrównane. Ku chwale Parczewa. No i nastała 16, pora kończyć dzień. Z czego? No, z takich informacji pozostałych, które zostały do przekazania, to podwórko wyrównane po talerzowaniu Władziem. Tutaj Kuba przeniósł to gniazdo hydrauliczne na prawą stronę, bo śruba blokowała się o nie, gdy się podnosiło ramienie na samą górę. Tak czułem po zamontowaniu, że pewnie będzie nic, ale teraz jest idealnie po środku. Tam walczymy z tulejką, która zapiekła się na sfożniu od załączania dźwigni, no się od załączania WOM. Dźwignia nam się obłamała i teraz trzeba kupić nową, a żeby kupić nową, to trzeba najpierw zdemontować starą. Tutaj przyjechał widz, dał dobry pomysł, że ten zbiorniczek można fajnie ulokować. Tutaj jest takie wolne, puste miejsce. Puścić płaskownik jako uchwyt, przedłużyć tego węża. Ten nawet to będzie chyba pasował. I zbiorniczek byłby schowany, bo to jest tylko prowizorycznie nawet na trytkę złapany, bo u mnie był montowany do tura na stałe, a że tura nie ma, no to teraz tak na szybko był przyczepiony. Tutaj poskręcaliśmy te wycieki. Wąż się sprawdził, hydraulika mocna, silna. I tyle, jeśli chodzi o przechuja naszego. Jeszcze tylko mogę Wam pokazać efekt dzisiejszej pracy, jeśli chodzi o biuro. No to mamy tutaj styropianu dołożone. Cała tylna ściana. No się cała. Tyle, ile się sięga z ziemi, teraz reszta to już z rusztowania. No i szczytowa też jest zrobiona. Listwa startowa dana. I co? I od poniedziałku już będzie z rusztowania aż pod sam dach. Tutaj okno muszę przywieźć jeszcze do wstawienia. Jedno przy okazji. No, miałem to murować, ale jednak to był głupi pomysł. Trzeba zostawić wejście na strych. Podwórko przejechałem jeszcze kopareczką. To się podrównało. No i kończymy. Ja jadę kopać jeszcze koparką. Na 16 jestem umówiony, ale mogę być wcześniej, to ja sobie tam zacznę, bo wiem, co mam robić. Przyjedzie właściciel, inwestor, można wręcz rzec. O 16 z pracy, to tam już to kończymy wspólnie. A jest w pół do. No i co? Pora się kończyć. Dziękuję za 70 000 subskrypcji. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście na dzisiejszym filmie.